Cześć. Przyjechała do mnie taka oto walizka Wago Sortimo L-Box 887 913 o wartości około 860 zł, a w środku znajduje się zestaw złączek instalacyjnych dla elektryka. Tanie to nie jest, jest to na pewno systemowe rozwiązanie dla nowoczesnych elektryków, instalatorów, którzy chcą przy sobie mieć zestaw złączek instalacyjnych na różne potrzeby, a nie szukać po skrzynkach jednej sztuki takiej, tylko żeby to wszystko wyglądało profesjonalnie. Ta skrzynka łączy się z innymi skrzynkami Sortimo marki Wago. Tutaj możemy zauważyć z boku takie złącza, które pasują do kolejnych skrzynek, ponieważ jak widać, tu wystają elementy i można nakładać kilka takich skrzynek jedna na drugą. Przenosić możemy to w taki sposób. Bardzo wygodne rozwiązanie. Albo jak zwykłą walizkę. W ten sposób. Ciekawe rozwiązanie systemowe. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. Tutaj mamy zaczepy. Tutaj mamy zabezpieczenia, które możemy wykorzystać na przykład na jakieś kłódeczki, czy też inne formy zabezpieczenia, żeby nikt do środka nie zaglądał. Z dwóch stron. Otwórzmy, zobaczmy, co znajduje się w środku. W pokrywie tutaj jest taki jakby styropian, który uniemożliwia wysuwanie się tych pudełek. A w pudełkach znajdują się różne złączki instalacyjne podzielone w pudełkach. A dodatkowo mamy tutaj adaptery montażowe dla złączek serii 221, które możemy zainstalować na szynie DIN TS35. A tutaj zamontować możemy kilka złączek Wago. Cztery takie adaptery się tutaj znajdują. Można je sobie wykorzystać w przykładowy sposób. Tak jak widzicie, można zamocować do szyny DIN. Tak więc może to usprawnić różnego rodzaju złącza, gdy będzie taka potrzeba. Kolejno mamy tutaj serię 221. 412, 13, 15, czyli na dwa przewody, trzy przewody, cztery przewody. Tutaj mamy serię bardzo popularną 2273. Jest to seria złączek kompaktowych do puszek instalacyjnych. I też mamy tutaj 203, 205, a nawet i 208, czyli aż 8 przewodów o przekroju od pół do 2,5 mm kwadrat możemy połączyć. Tutaj mamy złączki już do troszeczkę większych przekrojów. Seria 773 do 6 mm kwadrat, drut i linka. Otwórzmy sobie taki zestaw. Jest to nówka sztuka, dlatego też muszę oderwać tu boki. Na pudełkach mamy pełne oznaczenia, do jakich przewodów są jakie złączki. Gotowe. W środku mamy informacje, w jaki sposób wsuwać przewody, jak wysuwać, w jaki sposób są połączone te przewody za pomocą blaszek sprężystych, ile mamy izolacji zdjąć, gdzie są miejsca testowe dla próbników elektrycznych. Próbniki możemy wsunąć, czy też na przykład multimetr, sondy badawcze, aby zweryfikować, czy jest napięcie. Obudowę w większości są przeźroczyste, więc bardzo dokładnie możemy zweryfikować, czy przewód doszedł do końca. Oczywiście złączki są oryginalne,
zatem wytrzymują prądy nominalne bez najmniejszego problemu. Tutaj mamy taką dodatkową kartkę mam na temat złączek różnych serii 221, więc możecie sobie spojrzeć, jakie przewody możemy instalować. Tu jest ten adapter montażowy, który pokazywałem, więc możemy do niego kilka złączek zainstalować i zamocować do szyny DIN w rozdzielnicy elektrycznej. W zestawie mamy też inne złączki, zaraz Wam je pokażę. Taki zestaw można ze sobą zabrać na każdą robotę do samochodu i mamy wszystkie złączki w komplecie przy sobie. Są tutaj też złączki oświetleniowe i serwisowe. Bardzo przydatne rozwiązanie, gdy chcemy połączyć ze sobą na przykład przewody typu linka i drut, bardzo szybko i bardzo wygodnie. Mnie ten zestaw się przyda. Montaż jest banalnie prosty, gdy szybko chcemy podłączyć na przykład jakąś lampę. Są też otwory serwisowe do zweryfikowania, ile mamy zdjąć izolacji, tak więc mamy wszelkie podpowiedzi potrzebne tutaj na miejscu i zobaczcie, tutaj wystarczy ścisnąć i wsunąć przewód typu linka, a z drugiej strony wsuwamy przewody typu drut. Tak więc fajny zestaw, kosztuje około 860 zł, więc tani nie jest, ale jeżeli ktoś jest elektrykiem z zawodu, instalatorem i chce profesjonalnie wyglądać w oczach klienta, który płaci, no to myślę, że jest to ciekawe rozwiązanie. Tutaj mamy jeszcze złączki mikro do puszek instalacyjnych. Tutaj mamy 8-otworowe na 8 przewodów i 4-przewodowe od 0,6 do 0,8 mm². Na opakowaniach wszędzie mamy opisy. Tak więc myślę, że tutaj nie ma żadnego problemu z doborem w zależności od potrzeb. Fajna sprawa. Myślę, że może Was to zainteresować, jeżeli będziecie się zastanawiać być może nad jakimiś prezentami praktycznymi dla kogoś. Nie jest to moim zdaniem najtańsze, ale jest to profesjonalne, oryginalne zaopatrzenie, asortyment dla elektryków, instalatorów. Zamykamy. I tak jak mówiłem, można zabezpieczyć albo trytytką, albo jakąś kłódką. I być może nawet do firmy, jeżeli ktoś prowadzi, można kilka takich walizek Sortimo kupić, założyć jedna na drugą i wszystkie nieść za jednym zamachem. Takie coś do mnie przyszło, odwago, to Wam to prezentuję. Z mojej strony to tyle, dajcie znać, co myślicie na temat tego zestawu. Cześć!